Jest z nami Marcin Wrzosek. Dzień dobry, Marcin. Siemanko, witam. Polish Zombie. Muszę Ci osobiście pogratulować ostatniego zwycięstwa, bo nie mieliśmy okazji porozmawiać poza wymianą SMS-ową. Dziękuję bardzo, tym razem osobiście. Tak naprawdę minęły już 3 tygodnie, 2 tygodnie, już 4 tygodnie. Nie myślę w ogóle o tej walce, więc przypomniałeś mi o tym. Już myślałem, że jestem na następnej. Ale okej, stałeś się bohaterem ludowym, bohaterem, który był karzącym ramieniem sprawiedliwości w całej złości młodych ludzi, starszych ludzi, ludzi, którzy dowiedzieli się o tej sprawie. I po walce, jakie były reakcje ogólnie po zwycięstwie? No, odbiór był rewelacyjny, ludzie naprawdę bardzo ciepło mnie odebrali. Kolejne dni, jak mnie ludzie, bardzo często ludzie naprawdę gratulowali, bo to bardzo miłe, bardzo miłe. Nie męczące? Nie, absolutnie. Słuchaj, wiesz kiedy rozpoznawalność staje się męcząca? Kiedyś w jakimś miejscu, gdzie są pijani ludzie. Czyli na przykład w jakimś lokalu, jakiejś dyskotece, czy coś. Wtedy to jest, staje się męczące, no bo wiesz, 10 gościu, który ci wiesza na szyję i opowiada ci historię życia, to już powoli, wiesz, kurwa, no co. Może być z tym za winę. Problem jest taki, znaczy plus jest może być taki, żeby to omijać takie miejsce. Właśnie je omijam. A, rozumiem, dobra. Jak maleństwo? Super, super. Wczoraj skończyła 8 miesięcy. Już zaczął się etap wstawania, więc naprawdę obawiam się nadchodzących tygodni, zacznie się chodzenie. No właśnie, ściąganie wszystkiego, pilnowanie i tak dalej. Otwieranie szafek i tym podobne. Jak ogólnie? Najpewniej zaczną się pierwsze kontuzje. Już można gdzieś zerknąć na pasję do sportu walki jest? Do porękawice sięga? Czy jak to wygląda? Dostała do zabawy. No i bawiła się dłuższą chwilę, więc może zasadzimy to ziarenko sportu walki w jej głowie, ale tak naprawdę pozwolę jej odkryć własne pasje, własne rzeczy, które po prostu będą satysfakcjonować. Wróciłeś już na salę, czy zrobiłeś sobie rozbrat, żeby jednak odpocząć troszeczkę? Zrobiłem sobie 2 luźniejsze tygodnie, no i już wróciłem do treningów. Ludzie wywołują cię do różnych walk, do różnych zestawień. Które zestawienie tobie najbardziej by odpowiadało? Wiesz co, no ja bym chciał kogoś przede wszystkim, to będzie trochę odbija pójeczkę też, nie jakiegoś zamuleńca, który po prostu, no klatkę zweryfikuje, ty, chyba ty. Chciał kogoś, kto będzie odbija pójeczkę, kto jest rozpoznawalny, wiadomo, no i też fajnie byłoby kogoś, kto nie umie się bić. Niestety nie będzie takiego. No, ale myślę, że też sporo sportowców doszło. Tutaj jeden z nich siedzi z tyłu. Mam na myśli Michała Wampira Pasternaka. Część kibiców mówi może Wrzosek Pasternak na zasadach K1. To niech sami się z Pasternakiem biją, kurwa. Jak chcą. Nie ta kategoria wagowa, ale okej. Okay. To jesteś chyba z 3 kategorie niżej. Odpowiednia kwota otwiera bardzo wiele drzwi i myślę, że nawet z kolegą, jak Michał Pasternak, moglibyśmy wejść. Oczywiście nie żywię do niego żadnej urazy, bardzo go lubię osobiście, ale no, jesteśmy obaj fighterami, więc... Czyli 100 tysięcy za każdą, za każdy próg, minutę, za każdy... Przetrwam. A, no, co, nie wierzysz w siebie? Nie wierzysz w siebie? Nie, no wierzę oczywiście, ale z Michałem... Wierzę, że dużemu jest tak, z małym ciężko oczywiście walczyć. Ale Michał powie, że tak, ma doświadczenie, ma umiejętności, a do tego ma wagę i rozmiar. Gdzie ja mam tylko te 2 pierwsze. Z wagą sobie poradziłeś, bo ostatnio rywal też był z 20, no z 15 kilo cięższy, tak? No ale nie porównujmy tych mięśni, które posiada Michał Pasternak, a które posiada Piotr Szeliga. Okej, okay, a co byłoby na przykład dla ciebie w tym pojedynku ciekawe? Jest jakiś konflikt, jest jakiś w ogóle... Ale w jakim pojedynku? W pojedynku na przykład z Michałem Pasternakiem. No właśnie powiedziałem, nie ma żadnego konfliktu, nic by nie było dla mnie ciekawe. Wypłata była dla mnie jedynie ciekawa. Nie myślisz, że w ogniu konferencji jakichś pytań czy zaczepek? Nie, my się z Michałem lubimy, więc raczej nie byłoby żadnych zaczepek. Ja nie widzę, gdzie mógłbym po prostu... potrzebywać Michała. To ewentualnie, jeśli nie Michał Pasternak, to kto może być? Jest kilku. Dwóch wywołałem po mojej walce ostatniej, ale nie widziałeś, więc ci napomknę, że był to Zadyma i Kornik. No właśnie, o Zadymie już słyszałem i też była taka propozycja na zasadach K1, bo na MMA wiadomo, Piotr nie ma... To czy była taka propozycja, to jeszcze nie wiem. Ale internauci podrzucali takie pomysły. Ja zaproponowałem jedną rundę z każdej dyscypliny. Tak, żeby każdy miał, bo on jest pięściarzem, ja jestem zawodnikiem MMA, czyli jedna w boksie, jedna MMA, jedna w K1. A wylosować możemy grając z kamień papier nożyce. A kolejność, tak, rund? Kolejność wylosujemy grając z kamień papier, ale gwarantuję, że pierwsze MMA to dwóch pozostałych już nie będzie.
No właśnie tego się obawiam. Bo... Ale jak będzie boks pierwszy, to on ze swoim doświadczeniem, tyle, no kilkaset walk w boksie, tak? Prawie doszedł do finału w groundzie, no to powinien mnie zdekontować w 30 sekund. Nie, tak wiesz dobrze, że to tak nie działa. To jeśli chodzi o Tomka, on umie pracować ciężko i umie wypracować sobie sytuację, ale umęczyć, potrzebuje czasu. Umęczyć. Tak, dokładnie. Nie ma nokautującego ciosu, nie ma... super umiejętności, ale ma super serce do walki, ma mega twardy łeb. No i niektórzy mogą się o niego rozbić. Dokładnie. Widziałeś ostatnią walkę? Tak, ale to nie głowę, tylko kolano. No ale co by nie powiedzieć, jak są rafy i okręt na nie wpadnie, to się nikt nie pyta. No właśnie, ma twarde kolana. Słuchaj, ja tak zapytam Ciebie, bo mówiło się kiedyś o powrocie Normana Parka. Między Tobą a Parkiem ten słynny pojedynek pięciorundowy, tak? Był pięciorundowy. Tak, pięciorundowy pojedynek i Ty go świetnie zniosłeś. Tam naprawdę można powiedzieć, że on mógł pójść w dwie strony tak naprawdę, tak, ten tak, pojedynek. Tak. A ja wziąłem ten pojedynek 10 dni przed... Ja to pamiętam doskonale, bo już może kibice zapomnieli, ale gdyby Normana udało się na przykład do Klauda ściągnąć, myślisz, że byłoby to coś ciekawego? Wiesz co, jestem związany długotrwałym kontraktem z Fejmem. Mhm. A Fejm nie chce rozmawiać w ogóle na ten temat z Fejmem? Nie rozmawiałem. Ale wiesz, że strony się godziły, rozstawały i wracały. Zgadzam się, ja uważam, że zgoda buduje. Okej, to zostawmy tę sprawę przyszłości, a powiedz Marcin... Ale będzie się z kim bić. Nie, ja tu nie mam żadnych wątpliwości. A powiedz mi tak, jak zawodowo w tej chwili, bo bardzo dużo robisz takiej pracy dziennikarskiej, pytań i tak dalej, i ty się w tym dobrze czujesz. Jak widzisz tutaj szansę, czy raczej gdzieś to doświadczenie z MMA będziesz sprzedawał, tak brutalnie powiem, będziesz sprzedawał na przykład na sali treningowej? W sensie, jak po zakończeniu kariery. Jako trener. Generalnie bardzo dobrze odnajduję się tutaj po tej stronie kamery, pracując z Sixpackiem, w ogóle bardzo fajna ekipa i no super, taka praca to nie praca tak naprawdę. Sporo tego robimy, coraz więcej eventów pokrywamy, więc bardzo się cieszę, no zobaczymy co przyniesie przyszłość. Mam sporo tej wiedzy, którą, tak jak powiedziałeś, mogę się dzielić z adeptami, no ale chciałbym pozostać w mediach. A słuchaj, zapytam Ciebie... Show biznes, to co mnie zawsze kręciło. Zapytam Ciebie, co... Wziąłem w ogóle ostatnio udział w castingu do nowego filmu, w którym bierze udział, z tego co słyszałem, Maciek. Znowu pudło? Nie, no nie mogę powiedzieć, bo to jest na razie projekt. Tak? Ciekawe. I co, i wygrałeś ten casting? No nie wiem, wziąłem udział na razie. A, wziąłeś udział, ale jeszcze nie podali wyników? Jeszcze nie. A jaka rola mniej więcej, co będziesz robił? Żeby napisy, już nie czepiają się, że napisy trzeba podkładać? Osoba związana ze sportami walki. Nie, już nie. O kurde, no to ciekawe, to znowu, czyli daleko, niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak mówią. Tak, i no, najlepiej potrafię grać siebie. To ciekawa historia, a co u Conora McGregora, już tradycyjnie zapytam o to. Dobrze, chyba żyje cały czas. No tak, ale nie wraca. Ale nie, no mówi w zeszłym tygodniu, mówi, że jeszcze nie wraca, ale wiesz jak to z nim. Tu się wąchnie, tu się napije, to zmieni zdanie. Nie, no nie wiem, tak mi się wydaje. W różnym stanie go tak ludzie widują, ale myślę, że czym nie, jest spowodowana ta przerwa. Myślę, że sportowiec takich rzeczy nie robi. Też tak myślę. Sportowcy się, chociaż whisky tam gdzieś gorąco reklamują. O, whisky to... Nie wiem, czy widziałeś, ostatnio jeden z zawodników wyjął whisky z takiego pudełka drewnianego. Nie widziałem. No i to okazało się, że to ta whisky, którą zaczął reklamować. Jeśli się nie mylę, to Canelo Alvarez? Nie Canelo Alvarez. Ktoś ze świata chyba pięściarstwa. Ciekawe. Canelo walczy z Heinem teraz, nie? Canelo walczył w sobotę, wygrał z Jermelem Charlo. Jermelem Charlo, dokładnie. Z braćmi jednym z dwóch nie braci. Myślę, że Conor nie wróci, czy wróci w ogóle, bo ludzie się zastanawiają. Wydaje mi się, że nie. Ty masz jakieś kontakty jeszcze? Nie, ale pisałem z jednym z trenerów, bo wyskoczyło mi wspomnienie z Ultimate Fightera, z jednym z trenerów, Sergiejem Pikulskim, który pozdrawiam, trenera od zapasów Conora, i pisaliśmy dzisiaj akurat chwilę. I co powiedział? Co powiedział? Nie mogę ci prywatnej wiadomości zdradzać. To chociaż screena przejść. Słuchaj, w każdym razie tak, bardzo dziękuję, czekamy dzisiaj, jest Jerome Le Banner, tak, dotarł tutaj, nie wiem, czy do Płocka, czy do Płocka dotrze. Nie spodziewałem się. On tam do coś Płocka nie lubi. Podejrzewam, że miał w zapisie, że musi się pojawić na konferencji jednej, żeby dostać zaliczkę. No dobra, zaliczkę dostanie, zobaczymy co Jerome powie, w każdym razie bardzo dziękuję za rozmowę, Marcin. Ja również. Wszystkiego dobrego, owocnej pracy i czekamy na kolejne występy. Super.